Witam, zwoł mnie Żuk i dzisiaj jest idealny moment, żeby porozmawiać o pewnym temacie, który dotyczy wszystkich w starych wyjadaczy gier. Albowiem Żuk nas się pod wpływem środków, które są niedozwolone dla ludzi poniżej 18 roku życia, a jednakże mają do nich dostęp, tym czy innym sposobem. Jest idealny moment, żeby porozmawiać o nostalgii starych gier. Mów będę to też mówić przez pryzmat faktu, że ogląda mnie sporo młodszych osób. Między innymi mówi mi o tym statystyka e, YouTube'a. Mogę sobie właśnie zobaczyć, co ustawiliście sobie e, jako wiek, kiedy tworzyliście konto lub zmienialiście ten fakt. I zastanawiam się, co robi to cała grupa 60-latków, ale domyślam się, że to też Wy, którzy zmienili te ustawienia, aby móc oglądać treści, które są ograniczone od 18 roku życia. Czy mi to przeszkadza? Nie, szczerze mówiąc podoba mi się, że sporo z was jest młodszych i to nie tylko widzę po statystykach, ale także po komentarzach i bardzo mi się to podoba, ponieważ jest to mm, wgląd w sprawy inny niż, aż pomijam te komentarze, że nie wiem, chwalicie fajny filmik. Mówicie, o ten moment był najlepszy. Ja naprawdę kocham czytać wasze komentarze. To jest moja ulubiona rzecz w ogóle w prowadzeniu tego całego kanału. Ale odbiegam od tematu. Nostalgia gier u młodych graczy dopiero się tworzy tak naprawdę. Macie po 14, 15, 16 lat. I jeszcze nadal te tytuły, które kiedyś będą Wam y, wracać bez przerwy co roku, co każde wakacje, co każdy urlop, to do, do dopiero, dopiero się tworzą. Dopiero się tworzą, dopiero w nie gracie. Dlaczego to mówię? Pomijając fakt oczywiście, procentów, y, ostatnio grałem w grę, która jest w moim powiedzmy top 5. Nie pamiętam top 5, powiedzmy, że jest top 5, może pewnie jest top 10. Top 10 gier, które najbardziej lubię, ze wszystkich, kiedykolwiek wyszły. Jest to Dungeon Keeper 2. Przeszedłem go sobie ostatnio, po raz pierwszy zresztą przeszedłem go w wersji angielskiej, a grałem parę ładnych razy w niego. Nadal mam w szufladzie polską wersję, ale... na płycie także znajdowała się angielska wersja, więc skorzystałem z tego faktu. Tak, kiedyś na jednej płycie CD były dwie wersje językowe. Pełny dabling, Wszystko było. I niestety moja natura, która powstała przez ostatnie, nie chcę tutaj skłamać, 3, 4 lata, chyba raczej 3. Bo natura stałego recenzenta to jest taka moja mała klątwa. Jest to coś, kiedy czytam. Robię coś, oglądam bez przerwy, jakby sam sobie recenzuję ten fakt. Ech, kiedyś możecie, mogliście widzieć, że let's Playuje życie. To ja cały czas też recenzuję i let's Playuje życie. To nie była jakaś przenośna, to nie był jakiś lewy kawałek. Tak faktycznie jest. To jest moja mała klątwa. Wynosi się ona z tego, z faktu, że lubię pisać i, i książki. I po prostu bardzo. Bardzo dużo godzin na tym spędziłem. Bardzo dużo. I nostalgia gier. Zacząłem grać w Dungeon Keeper'a i... Fabuła nadal oczywiście mi się podoba. Przerwniki między. między filmikami... Fuh, między misjami jest fajne, długa... Gra jest długa, mechanizmy dobrze działają. Ale zaczęły mnie boleć mechaniki... Starych gier, można było strasznie wydutkać stare AI, można było tak łatwo przejść niektóre momenty w grze, po prostu używając e, wstąpienia w potworka, gdzie ktoś gra to wie, po prostu steruję się jednym z potworów, które mam do dyspozycji, tak jakbyście weszli w czołgu i w retalercie czy czymkolwiek innym zaczęli e, nim sterować. Wyobraźcie sobie, jaką masakę na przykład robiłby czołg w Starcraftie 2, gdybyście mogli nim ręcznie pokierować i strzelać dokładnie tam, gdzie chcecie. Eee... No, akurat StarCraft to jest średni przykład, ponieważ można mu tam ręcznie nakazać, ale to tak działa. Zacząłem widzieć te błędy mechaniki. Grafika mi szczerze mówiąc nie przeszkadzała. I to jest jeden z faktów, właśnie nostalgii. Grafika nam nie przeszkadza w starych grach. Weźmy takie dungeon, keep, pu, dungeon Keeper, taki Baldur's Gate. On nie kuje aż tak po oczach, przynajmniej dwójka, ponieważ jest rysowany. Ale wiele, wiele gier z naszego dzieciństwa, starych wyjadaczy, tak jak ja. Command and Conquer 1. Ta grafika, mechanika jednostek, nawet Red Alert 1. Dobija po prostu, że czołgi mają taką mentalność puzli. Wyobraźcie sobie taki puzzle 3x3 i jednego puzla brakuje i możecie tylko jeden jednocześnie przesuwać, to taką mentalność miały jednostki w retlercie. Po prostu jeden musiał się przesunąć, żeby drugi się musiał skumać, że może pojechać w lewo i o posz! To, to, to był koszmar. Jak dzisiaj się uruchomi te tytuły, to jest coraz gorzej. Coraz gorzej, człowiek się przyzwyczaja do tego, nostalgia umiera. Gry. Zaczynamy. Ja zaczynam mieć taki hamulec, żeby włączać. Nie wiem, inna gra, która jest nowsza, na przykład Beyond Good and Evil. Ona już wlazła w czasy, kiedy mechaniki poruszania się jednostek w miarę się wytworzyły. Więc ona tak mnie nie będzie boleć w przyszłości. Ale gry sprzed 2000 roku już po prostu leżą na kafelkach. Niestety mechanika w nich nie działa! Nie działa na dzisiejsze czasy, nie działa. Jakie będą wasze gry? Właśnie, tak zastanawiam, ludzie, którzy teraz tworzą swoje staroście, które kiedyś sobie pomyślał, co będzie Crisis 1 może, Far Cry? Jakieś strategie. StarCraft 2 będzie waszą nostalgią? Może. Tylko się też właśnie nowa taka stwierdzenie, bo jeżeli chodzi o strategię, powiedzmy weźmy tutaj StarCraft 2 i SimCity. Czy one za 10-15 lat nadal będą miały uruchomione serwery? StarCraft pewnie tak, ale czy na przykład SimCity? EA Games to jest firma, która jest niezbyt popularna i szczerze mówiąc za 10 lat może nawet przestać istnieć tylko po to, żeby wyminąć podatki. I po prostu e, wywali serwery, pozbędzie się całego starego śmiecia, pozbędzie się starych, e, starych kosztów, nie będzie musiała prowadzić tych wszystkich serwerów gier, nie zagrać sobie w SimCity. Przynajmniej w tym model, który dzisiaj istnieje, nie w model, kiedy możecie razem z waszym przyjacielem zagrać. I wiele gier potrzebuje teraz bezpoś bezpośrednio połączenia do sieci. Czy one zostaną usunięte, czy będziecie musieli ściągać kraki do waszych oryginalnych gier? Co się stanie, jeżeli nagle Steam wypieprzy w kosmos i nie będziecie mieli tych waszych wszystkich starych tytułów. Będziecie je znowu kopować, będziecie piracić, ale w końcu wrócicie do tych waszych starych tytułów. No to tego nie ma wątpliwości, cioł człowieka bez przerwy ciągnie. My starzy wyjadacze. Gramy w same gry w Baldur's Gate, Dungeon Keeper, w moim przypadku to są właśnie te dwa tytuły, które najczęściej wracam. To jest 6, 7, 8 razy przechodzona gra. Akurat dungeon keepera mam na płytce. Yy, Baldur's Gate'a nawet kupiłem sobie specjalną edycję, bo była za grosze z, z modami. Więc świat idzie tutaj na moją korzyść. Jedynka wyszła, HD. Czy wyjdzie kiedyś Crisis 1 HD? Nie sądzę. Jakoś, jakoś tego nie, nie, nie widzę. Jakoś. Nie, nie bardzo. Baldur's Gate był czymś przełomowym, Dungeon Keeper, do dzisiaj się mówi Dungeon Keeper, jeżeli się recenzuje gry tego typu, zresztą Dungeon ostatnio był Empire, do, 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 który przypisałem między innymi do rodziny Dungeon Keepera, zresztą wielu lu, innych ludzi też, Kiedy ze mną, nadal się przypomina te stare gry, wy młodzi oglądacie te recenzje i nagle pieprzą jakiś Dungeon Keeper, o czym on pierdoli, przecież to nie moje lata. Wasza wina, że macie modela to na karku? Pewnie, że nie. Ja na przykład nie kojarzę w ogóle pierwszego, pierwszego SimCity, bo nie miałem wtedy komputera. To jest nie moja wina, a też recenzenci przynoszą. Moja wina nie, ich. Niech spierdalają. Stare, stare pierniki, niech spierdalają, że leć beton. Czy wasz Black Ops powiedzmy jeden będzie miał wciąż włączone serwery, choćby na przykład na Xboxie? Czy wasz Xbox będzie w ogóle działać? Xboxy padają jak muchy niestety, no w tej chwili jest trochę lepiej, ale padają, to nie są, to nie jest Pegasus, to nie jest stary Gamecube, na którym można zlecić łokciem i nic mu się nie stanie. Xboxy będą się psuć, części do nich nie będą za bardzo robić i w którymś momencie po prostu zabraknie jakby konsol, żeby kupić je za normalną cenę, kupić sobie starsze gierki pograć. Za 10-15 lat Bóg wie co się będzie działo, już wyjdzie kolejna edycja, nowa generacja konsol, teraz wchodzi nowa generacja konsol, co za 10 lat wejdzie kolejna, jak ona w ogóle będzie wyglądać, 10 lat, panie był 2002 rok, telefony z bursztynowym wyświetlaczem, to był hit, kurczę. Pierwsza komórka jaką zobaczyłem, to był dziadek w ogóle. Znaczy nie wiem, pierwsza, pierwsza kolorowa komórka, jaką zobaczyłem. Jakiś dziadek grał w jakieś kosmiczne samolociki w autobusie. To był pierwszy raz, jak zacząłem kolorowy telefon i chyba przez 2 czy 3 lata dalej. Przez dobre 3 lata nie zobaczyłem znowu kolorowego telefonu. A tam stary dziadek na pierwsza w niego. Pewnie jakiś niemiec przyjechał. 10 lat, dziesięć lat. W ogóle smartfon, co to był wtedy smart? To nie, nawet koncepcji nie było. Konsole się zmienią, gry PC się, PC się zmienią. Wszystkie duże tytuły są podłączone teraz do wielkich kompanii, które wymagają podłączenia do internetu. Zwykle to teraz zginie. Wasze nostalgie zginą wraz z serwerami. Czy was też będzie boleć, że mechanika jest tak do dupy w tej chwili? Czy będzie was boleć, że wrogowie AI się nie zachowują w ten sposób, co powinni? Czy grafika będzie Wam y, przeszkadzać? Moi dziwidzowie i starsi, którzy tu weszli, Dungeon, Dungeon Keeper ma mm, taki trójkąt za stopę. Ma dokładnie trójkąt za stopę. Znaczy, trójkąt jest 2D. Ma sześcienny trójkąt. Dosłownie, jest buta i on przechodzi bezpośrednio w nogę. A teraz spójrzmy na Far Cry'a 1 i Far Cry'e 3, jaka jest różnica, kolosalna, ale to jest zupełnie inna gra już w tej chwili. Wszyscy starzy wyjadacze mają nadzieję, o wznówcie Dungeon Keepera, wznówcie Baldur's Gate'a, wznówcie to, Xcom został wznowiony. Czy nowy Xcom będzie nostalgią dla tych starych wyjadaczy, którzy lubili starego X-COM'a? Czy w ogóle już to się zaliczy? Myślę, że nostalgia ma tutaj bardzo duży wpływ. Na nostalgię ma duży wpływ po prostu wspomnienia z dzieciństwa. I większość ludzi patrzy na te gry już przez pryzmat. Nie, nie, to nie, ona jest stara, po prostu to nie jest złe w tej grze. Nie, 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 nie. Jeszcze jedna taka sprawa mnie zabolała, oznaczona kiperem akurat. Ponieważ grałem w update'owaną wersję, to Silver Edition, czy coś takiego, mnóstwo rzeczy się pozmieniało. Rzeczy, które kiedyś wkurwiały, które przeszkadzały. Na przykład, jak się do więzienia wsadziło kogoś, i on tam cały czas sterczał. To wreszcie zamienił się w tak, który był po twojej stronie. To był twój stwór, tylko że on nigdy nie wychodził stamtąd. I on za zatykał miejsce w tym więzieniu, więc nie mogli przynieść nowych więźniów. Bo twój szkielet siedzi w twoim więzieniu, bo nie jest w stanie wyjść. Chuj, że barierka jest otwarta. Znaczy, pomijając fakt, że więźniowie też nie potrafili wyjść, pomierzyć że drzwi były otwarte, ale... Taka mała dygresja. W każdym razie naprawili to. Specjalne źródła many, był 500 limitu, były źródła many, które dawały 100 za każdy, ale i tak był 500 limitu. O, naprawili to, teraz mogę mieć 800 w jakiejś misji. Kurde, w ogóle, panie, o czym gadasz? Mam 70% więcej many. taka różnica w tych dwóch czy trzech misjach, niesamowita. W ogóle Easy Mode się włącza, tylko dlatego, że naprawili błędy? Myślę, że to były błędy. Ktoś wam naprawi błędy w Far Cry'u w tej chwili? Nie, bo nie ma czego naprawiać, gra się nie poprawi. Ja byłem właśnie zaskoczony, że Dungeon Keeper jest teraz lepszy niż jak kiedyś grałem. Fach, mam tą starą płytę, nie update'owałem tego, nawet nie wiedziałem, że mogę. <laughs> Miałem polską wersję z... Bóg wie, którego roku. Ktoś chce pomyśleć, kurde, update'owali polską wersję, chyba pogięło człowieka, nie te czasy. Internet, w ogóle, co to był internet? Do ruskich się szło po update, y, bo się kupowało nową płytę, oni update'owali. Jeśli chciałem mieć update'a, to się kupowało znowu płytę i się pytało ruskiego, czy to jest nowa wersja. Ja, Pawarysz, Mother Russia, nowa wersja. No pewnie, że tak było. Według mnie nostalgia powoli... Umiera, szczególnie w tych bardzo starych gierach, ponieważ zostajemy przyzwyczajeni do rzeczy, które są dobre. Nie że są wygodne, są nowe. Na przykład, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że HP nam się regeneruje, choćby Call of Duty, Battlefield, tego typu rzeczy. I to jest jedna mechanika, ale nie, nie, nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jak strzelamy do żołnierza, tam się zaczyna chować za skrzynkę, a nie stoi na polu czekając na kolejne Twoje kule. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jednostki wyszukują wroga, a nie, że wystarczy pół metra różnicy, pomimo już dosłownie widzą się bez problemu, mogą sobie obejrzeć odznaki na klacie, a nagle nasi si, nasze potwory czy cokolwiek to byłoby w tej grze, w ogóle nie reagują na siebie. Słychać 5 metrów dalej w korytarzu z walka, nasz stwór tam oleje po prostu AI ma 4,7 metra zapisane. I nie jest w stanie reagować tego typu rzeczy. W Baldur's Gate i Minecrafcie, to jest taka fajna rzecz, porównałem, yy, widać yy, duży skok technologiczny. W Baldur's Gate jednostki reagują na to, co się dzieje, około raz na sekundę. Wówczas to było sporo, bo na, na przykład trzeba 30 czy 40 potworów nagle tak. Z. Zy... W tym momencie obliczcie, gdzie macie iść, co macie ominąć, czy macie walczyć, czy macie zareagować. Ok, i tak mniej więcej raz na sekundę to się działo. W Minecrafcie jest to 20, mili 20 milisekund, jeżeli się nie mylę. I on musi obliczyć, gdzie każda krowa pójdzie, gdzie każdy stworek pójdzie, czy on ma wystrzelić, czy on ma obejść, czy on jeszcze ma się tylko obrócić. I to jest mnóstwo rzeczy. To jest tak niesamowita różnica. I to boli, że w baldursie, w innych typu rzeczach tak wolno na przykład, reagują rzeczy. Wrogowie w starym Medal of Honor są po prostu skończonymi idiotami. Gdyby wam nie przeszkadzała grafika i zagralibyście w stare. Bo nawet ktoś mi wspominał, że jestem hardcorem, grałem w stare Call of Duty. Piecz! Stary Medal of Honor i ten stary Call of Duty, nie Modern Warfare, ten stary, stary, w ogóle ten pierwszy Modern Warfare miał chyba czwórkę przy sobie, czy coś takiego. Potem zrezygnowali z tego, potem Modern Warfare 2 nagle, znaczy że 4 razy 2, bo to była ósemka. Ale niech spieprzają. To... straszne są różnice, po prostu gry są głupie, reagując na naszą osobę w niej. To Boli. Boli, Boli. Tak bardzo. BOLI. Niech ktoś napisze nowe AI do wszystkich moich starych gier. Ładnie, proszę. A co dla ci... Co dla was, młodego pokolenia twórców młodego internetu i polskiego. Polski i Polskiego Internetu. Trzy rzeczy, trzy rzeczy. Co dla was myślicie, że stanie się czymś, do którego będziecie... Co dla was stanie się takim tytułem, do którego będziecie bez przerwy wracać? Bez przerwy, co rok, co dwa, co trzy... Czy w ogóle są takie tytuły? Czy w tej chwili was jakakolwiek gra robi w tym... w tym poziomie na tym aż tak? W ogóle któraś gra wam się aż tak spodobała? To też jest ciekawa kwestia, bo starzy wyjadacze patrzą dość krytycznym okiem na nowe tytuły i e, doszukują się błędów. Dorosły człowiek szuka czegoś, żeby się przypieprzyć ogólnie. I to tak na poważnie. Więc trochę inaczej się odbiera tej gry. Nawet mały błąd może spowodować małe zepsucie krwi. Jeżeli ktoś lubi. I powiedzcie mi tak szczerze, co dla was jest takim złotym tytułem. Naprawdę chętnie poczytam wasze zdanie i wasze komentarze. Mówił Brzuk. i to coś co wypił. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.